Antagoniści wapnia. Antagoniści wapnia lub inaczej blokery kanału wapniowego to leki blokujące napływ wapnia do komórek. Wapń uczestniczy w mechanizmie skurczu mięśni. Podczas stosowania antagonistów wapnia nie należy stosować soku grejpfrutowego, ponieważ substancje zawarte w grejpfrutach hamują metabolizm wielu leków, w tym antagonistów wapnia, i mogą doprowadzić do wzrostu stężenia tych leków we krwi. A nadmiar antagonistów wapnia może doprowadzić do znacznego spadku ciśnienia. Wskazaniem do stosowania blokerów kanałów wapniowych jest nadciśnienie tętnicze. Innymi wskazaniami jest choroba wieńcowa, w szczególności dławica Prinzmetalla. Dławica Prinzmetalla to skurcz tętnicy wieńcowej, najczęściej prawej. Charakteryzuje się silnym bólem serca, najczęściej wieczorem i chwilowym uniesieniem odcinka ST. Najczęściej dotyczy osób palących papierosy i nadużywających alkoholu. Jednym z triggerów, czyli sytuacji prowokujących wystąpienie bólu, jest zimne powietrze. Do wskazań należy również zaburzenie rytmu serca. Do przeciwwskazań należy bradykardia, blok przeciąkowo-komorowy, zespół WPW, czyli zespół Wolta-Parkinsona-White'a, czyli wrodzona, dodatkowa droga przewodzenia, która może powodować arytmię, a także niskie ciśnienie tętnicze. Do działań niepożądanych należy hipotonia, tachykardia, zaparcia, nudności, senność i obrzęki. Dawkowanie jest indywidualne dla każdego preparatu. Dla amlodypiny jest to 5 mg na dobę, a dla nifedypiny jest to od 10 do 40 mg na dobę.